Ryan Little. -54 minus mata kilo 10. Czy ja wiem? Przecież one są młode, młode tutaj. One mają tutaj 5-6 lat. Gdzie? 80. Nie ma? 88. I to jest taki sam kruczek jak tam. Odwiedził. Poczekaj, kurwa, coś tu opadło, ta kamera. Która kamera mnie bierze? Mamy pierwszego Amurka dzisiaj. Odwiedził mnie akurat, tak się składa. W tym roku się jeszcze nie widzieliśmy, Łukasz, który zdaje się mieć rekord tego łowiska, bo karpia 21800. No i przyniósł mi tak szczęście, zaglądnął do mnie do broli w tym momencie jakby wywołał wilka z lasu. Po dosłownie 2 godzinach mamy takie oto cudo. Kolejny kruciak, 10... Ile powiedziałem? 10.40 po odjęciu maty. Piękny fighter, jak zwykle Amurki pięknie walczą. Nie wiem, co mają ludzie z tym stwierdzeniem, zwłaszcza mam wrażenie Anglicy chyba nie doceniają waleczności tych ryb. Nie należy ich wprowadzać za pierwszym razem od razu do podbieraka, bo to jest największy błąd. Może się to skończyć tragicznie na macie. O, widzicie, teraz jest spokojny, zaraz wraca szybciutko do wody, bo też nie można wiele z nim tu szaleć, ale dzięki temu można spokojnie zdjęcie zrobić. No właśnie, zdjęcie i baj. Do zdjęcia nie chcesz pozować, tak? Dobrze. Dajcie, odkazimy gębę. Zobaczcie, na mnie siedzę jak nosorożec. Czekam tylko na branie, żeby można było od razu akcję nagrać. Nie mam niestety kamery nastawionej na wędki, no bo to musiałbym akumulator brać i tak dalej. Bo mam jeszcze taką tą starą ręczną kamerę tradycyjną do nagrywania brań na żywo. Widziałem, że używają niektórzy takich sportowych kamerek, chyba z trybem samochodowym do nagrywania. Może ktoś mi podpowie, jaka byłaby dobra w rozsądnej cenie, a najlepiej, żeby była w 4K. Nie musi być to markowa kamera, żeby można było ją podłączyć od razu do 12-woltowego akumulatora bez żadnych przetwornic, tak jak ja aktualnie mam podłączone. Tak to muszę siedzieć z kamerą na głowie, żeby od razu zareagować w trakcie brania, które akurat przed chwilą było i tak nie zdążyłem włączyć szybko odpowiednio kamery, bo w pierwszej kolejności wbiegłem, żeby zacinać, dlatego że nie było odjazdu, tylko było góra dół. No i jak się okazało, na 180-gramowy ciężarek leszcz 30 deko na moje oko. Ciężarek większy od jego ogona i od jego głowy. Dobrze, że zasygnalizował w ogóle to branie, bo tak to bym siedział tutaj pewnie i czekał. No ale nic z to. Przestało padać. Chcesz być na filmie? Się nie nadaje. No, on taki przystojny jest, on by się nadawał. Wykorzystam Łukasza, żeby zrobił mi zdjęcia z karpiszonem. No i przy okazji go zważymy, bo jeszcze go nie ważyliśmy, dlatego że ulewa była. Także zostańcie z nami. Ujęcie drugie. Chciałem wam pokazać to cudo, takie nietypowe jak na nasze warunki, a może inaczej bym powiedział, powoli zaczyna być takich osobników więcej w naszych wodach. Jeszcze parę lat temu panowała taka troszkę monotematyka, jeżeli chodzi o lustrzenie, bo takie tradycyjne z łuskami na grzbiecie, może jakimiś pojedynczymi, a tu piękne łuski na ogonie. Taki troszkę angielski styl, czarny jak smoła, piękny, walczył jak mało który. Swoim wyglądem nadrobił to moje rozczarowanie, jeżeli chodzi o jego wagę. Piękny. Zrobimy teraz zdjęcia i pakujemy go z powrotem do wody. Dziękuję panie Łukaszu, żeś pan przyszedł, zrobił mi zdjęcia i przyniósł szczęście. Ej, to Nesza jest parasol przecież. Hej. No i Łukasz w odwiedziny wpadł. Karpia mi pomógł obrobić. Wcześniej rano Łukasz też wpadł, tyle że inny. Amura rano pomógł mi obrobić. Jeszcze trzeci Łukasz niech przyjdzie. Bo jakąś trzecią rybę też bym sobie wyholował. A w międzyczasie zrobimy trochę dobrego. O, śmieci
poporządkujemy, bo żal. Ja nie wiem, kto się zajmuje tą wodą, ale raczej się nią nie zajmuje, bo tu już nie ma nawet miejsca w śmietniku. A z tyłu, za płotem, to jest chyba z 7 grilli jednorazowych. W ogóle się nikt tym nie interesuje. Obiecuję, że na następny raz, jak tu przyjeżdżam, biorę ze sobą worek na śmieci, no bo nie biorę, bo nie mam potrzeby tutaj takiej zabierać ze sobą śmieci, zabierać worka ze sobą na śmieci, bo generuje ich żadną ilość, tyle co papierki po kanapkach, które zabieram oczywiście ze sobą, ale obiecuję zabrać ze sobą worek i po prostu posprzątać, bo aż się nie chce siedzieć w takim miejscu, no to jest straszne. I proponuję każdemu. Ja wiem, że mimo wszystko i tak pewnie większość z nas, bo ja mam już od zawsze taki zwyczaj, że to co zostanę na łowisku zabieram ze sobą, no ale tam jest tego ogromna ilość. Po prostu to co mam za sobą spakuję w worki, żeby to jakoś estetycznie wyglądało, a nie porozwalane wszędzie lata. Natomiast mam taki apel, że jeżeli nie stanowi nam to większego problemu, to zabierajmy te śmieci, nawet jeżeli to nie nasze. No po co siedzieć w tym syfie? Inni naśmiecili, już tego nie zabiorą, jak to już zostawili raz nad wodą. Aczkolwiek należy to piętnować na każdym napotkanym kroku. Do następnego. Do następnego karpia. Żartujecie sobie ze mnie? Ja nie miałem tego na myśli, naprawdę. To był taki tylko... Tak to tylko powiedziałem. Poczekajcie, zobaczcie na ten scenariusz w ogóle. Padnę zaraz. Ale albo amur, albo mniejszy karp od tego. Cyrk na kółko. Mógłbym już go w zasadzie podebrać, ale wiem, że to się źle skończy. Bo właśnie o tym mówiłem. Pamiętajcie, żebym 10 metrów żyłki za strzałówką wymienił, bo jest opłakany w stanie. Wypuszczałem rybę i branie. No to się nagrywa. Możesz wejść i schować go na mnie. Możesz wejść, weź kamerę. Kolega mi się załatwia na rękę. No ładnie to tak, mój drogi. Jeszcze go nie zważyliśmy, później wam podam wagę. Ten jest najmniejszy z nich wszystkich. Ale jakże waleczny, sami zresztą widzieliście. Miałem się z wami żegnać do następnego brania, no i masz. Długo czekaliście? Super torpedy, uwielbiam je łowić. Zaczyna trochę to brać przewagę nad karpie. Nie obrażajcie się, karpiki. Nie no, karpie i amury na pierwszym miejscu. Ex aequo. Piękny. Maszyna. Chcecie mi przypomnieć, żeby żyłkę wymienić? Nie no, sam pamiętałem, ale zobaczcie, kilka holów amura i co się robi? Ktoś mi powie, że karpie walczą bardziej niż amury. No walczą, no, ale jeżeli brać rozmiar 1:1 i nie podbieranie ryby za pierwszym podejściem do podbieraka, to niestety, ale amury wygrywają. To, co robią, jest po prostu dzicz. Muszę wymienić strzałówkę i zdjąć trochę tej żyłki, bo jest rzeź. Nawet nie mogę jej przez przerodkę przedostać. Chowajmy się, popada! Mm.
widzicie tę uchachaną gębę? Nie? A teraz? Masakra. A wiecie dlaczego mam taką uchachaną gębę? Bo mam bonus. I nie wiem czy znowu nie branie. Ej, ja tu miałem kwestię do wygłoszenia. No. Jedziesz czy nie? Gdyby to była ta, to bym pomyślał, że zahaczyłem nogą, ale to druga. No dobra, wracając do bonusa. Ty sobie tutaj poczekaj, aż ja skończę teraz gadać, dobra? No. Tam jest ten bonus. Mimo, że nie ma jakichś ciekawych łusek, to jednak czekam na niego z żoną, żeby mogła sobie pomyśleć życzenie. Wiecie co to jest? Trochę się zdradza. Nie będę taki, pokażę wam. I dać go. No i na koniec dnia się rozpogadza. W 8:30. Ostatnia rzecz, jaką mi tutaj potrzeba, to akurat pogody na koniec dnia, bo jeszcze tutaj turyści przyjdą. Szczytem byłoby, jakby zaraz jakiś rower wodny odpalił na wodę. Może bym się wściekł. Tak pięknie cały dzień było, tak deszczowo i posępnie, no. To się musiało wypogodzić. W dupę. Piękny bonus na zakończenie dnia. 6-kilowy to chyba koi. Na nich się nie znam. Cudowny. I szalony. Tutaj taki wziął? Nie, to z Bałtyku. Oczywiście, że stąd. Proszę pana, na hak! No, także takie cuda tutaj też pływają. Ten jest z Bałtyku. Jeszcze tylko musimy pomyśleć życzenie i wypuszczamy go do wody. Pięknie. Mam nadzieję, że mnie nie zarazisz jakimś wirusem KHV. Dobra. Koi coś tam, hyperwirus jakiś. Wiesz co, jakoś 16:40 coś tak. Nie, no. Czekaj. To jeszcze padało trochę. Przed 19 jakoś, tak? Mhm. A. Nie, już nie padało. Jeszcze 15 minut. No jak zawsze w końcu trzeba jechać do domu. Niby 15 minut, a zawsze człowiek liczy, że nie wiadomo, co się wydarzy w tak krótkim czasie. To jest zawsze ten moment, będąc z kimś na zasiadce, kiedy opowiadacie sobie nawzajem: a miałeś tak kiedyś,
że już wszystko miałeś złożone, już nawet wędkę z podpórki zdjąłeś, a tu jedzie, w momencie kiedy miałem zwijać, tak zaczęło jechać i bach, wyciągnąłem taką dwunasteczkę. No, to teraz ja wam to opowiadam. Chciałbym teraz taki moment. Kici, kici, taś, taś. Do lwa, kurwa, do lwa.